A ty boisz się śmierci? Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Mam nadzieję, że rzucone w przestrzeń pytanie nie przeraziło was zbytecznie, ale od razu wpadło mi do głowy, kiedy pomyślałam o powieści Przeklęte bądź dziecię Morta Castle. To patronat Wielkiego Buka i jeden z tomów biblioteczki Okolicy Strachu, a do tego fenomenalny horror. Fenomenalny na tyle, że zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że Przeklęte bądź dziecię to jest moje pierwsze spotkanie z piórem Morta Castle i pomyślałam sobie również, dlaczego w Polsce tak mało się o nim mówi. Nie mam pojęcia, ale jedno jest pewne, Przeklęte bądź dziecię naprawdę robi wrażenie. Mała Lizette umiera w samotności i ogromnych cierpieniach, zakatowana przez swojego zwyrodniałego wujka w ciemności piwnicy. A Lizette wcale nie chciała umierać i teraz błąka się po świecie, pełna wyparcia i nienawiści, szukając kogoś, w kogo mogłaby wejść i na nowo poczuć życie. I w ten sposób trafia na Missy, 10-letnią córkę pisarza w kryzysie i jego uroczej, sympatycznej i bardzo spokojnej żony. Ani Missy, ani jej rodzice nie zdają sobie sprawy, jaki koszmar ich czeka w tym domu, który miał być nowym początkiem i spokojnym azylem. Czas na najważniejsze, najbardziej priorytetowe pytanie tej serii, czyli czy straszy? Oj, Przeklęte bądź dziecię straszy i to straszy w ten sposób i ten niepokojący sposób, w jaki straszą te historie o opętania. Jednak by nastraszyć czytelnika, Mort Castle sięga nie tylko po te znane chwyty ze wszystkich opowieści o małych dziewczynkach i o opętaniach, ale sięga również do kultury cygańskiej i tutaj, słuchajcie, robi się naprawdę niepokojąco. Cyganie są wyjątkową mniejszością, a ich kultura, ich wierzenia, ich sposób spoglądania na świat ma w sobie coś dzikiego, coś nieokiełznanego i często bardzo mrocznego. I to właśnie ten cygański element w Przeklęte bądź dziecię robi całą niesamowitą atmosferę. To opowieść o tak zwanych diakka, o duszach zawieszonych między życiem a śmiercią, w rozpaczy, w wiecznym cierpieniu i również w duszach dzieci, które umarły, cierpiąc niesamowite męki. Jak sami widzicie, Mort Castle straszy, straszy klasycznie i niepokoi, dlatego że ten temat śmierci i ucieczki przed śmiercią potrafi nieźle namieszać w głowie. Z tego, co zdążyłam się zorientować i zauważyć, wielu z was porównało Przeklęte bądź dzieci Morta Castle do Cmentarza zwierząt Stephena Kinga. Ale poza tym, że łączy je temat tej ucieczki przed śmiercią w pewien sposób, to zupełnie nie jest to. Śmierć u Morta Castle jest czymś, co po prostu się przytrafia, jest czymś naturalnym, bez względu na to, czy to jest wypadek, czy to jest śmierć w wyniku upływu czasu. Tylko jedna postać się tutaj buntuje przed ustalonym porządkiem i to ona stanowi anomalię. Anomalię na tyle okrutną, na tyle zwyrodniałą i dziwaczną, że musi jej stawić czoła kilku bohaterów uwikłanych w tę fabułę. Śmierć w ogóle nie zaprząta głowy innych postaci, one traktują ją jako część tego, co zwyczajnie nadchodzi i ta sytuacja jest zupełnie odwrotna do tego, co się działo w cmentarzu, gdzie jednak wszyscy dorośli zwyczajnie bali się umierania, cały czas myśleli o śmierci i uciekali przed nią. A wracając do samego Przeklęte bądź dziecię, czyta się rewelacyjnie. Mort Castle autentycznie dopracował całą tematykę. On wie, o czym pisze, nawet sięgając do kultury cygańskiej. Zwyczajnie zrobił research i to tutaj widać. To jest pełnokrwisty, pełnowartościowy horror dopracowany w każdym szczególe. Nie ma tutaj miejsca na błędy i słuchajcie, to ogromnie cieszy. Bibliografia samego Morta Castle być może nie jest oszałamiająca, ale mimo wszystko czekam na kolejne wznowienia jego tytułów w Polsce, bo mam nadzieję, że nadchodzą. I to jest, słuchajcie, sama radość móc patronować takiemu wyjątkowemu tytułowi. A i kochani, jeśli chcecie upolować Przeklęte bądź dziecię, to tak jak w poprzednich filmikach, w opisie pod filmem umieściłam wam link do księgarni Okolicy Strachu, gdzie znajdziecie ten tytuł i inne horrory, o których opowiadałam. Słuchajcie, dla horrorowców to jest obowiązkowa pozycja. I to wszystko na dziś, kochani. Zapraszam was również na bloga Wielkiego Buka. Ta bezcenność to jest naprawdę wyjątkowa. Przeklęte bądź dziecię to rewelacyjny tytuł, który warto czytać. Jak zawsze, warto czytać i warto zapamiętać to hasło, wielkobukowe hasło. Co jeszcze, kochani? Subskrybujcie kanał, jeśli jesteście tutaj nowi. Właśnie, jeśli jesteście tutaj nowi, witam was serdecznie. Rozsiądźcie się, rozgorzcie, zaczytajcie, zainspirujcie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu poniżej. Co jeszcze? Jeżeli już tutaj jesteście dłuższego czasu, a nie dostajecie powiadomień o nowych filmach, jest to smuteczek, ale możecie temu zaradzić klikając dzwoneczek, klik, 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 dzyń, dzyń, dzyń. Wpadajcie też na wielkobukowe media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, na Twittera.
Na Facebooku działa wielkobukowy klub książkowy. Na Instagramie dużo się dzieje. No właśnie, to co? Do zobaczenia, pa pa!